Siemka, ze strony Prosołt i witam was w kolejnym odcinku z dodatku DLC do gry Shadow of the Tomb Raider pod tytułem The Grand Cayman, po polsku Wielki Cayman. No i co? Będzie to właśnie już prawdopodobnie ostatni odcinek. Na drugą stronę. Dobrze, spokojnie. Dzikie, ale wolałbym nie. Wow, skoczysz? Dziwne. Niemożliwe. Lara, coś z tobą dzieje. Ogarnij się. Zbyt dobrze ci idzie. To jest zbyt proste. Tylko raz umarłem w tej grze. Znaczy w tym dodatku. Chyba. No jeszcze wyżej chcesz, panie Kajmanie. W paszczy Kajmana. Naprawdę? Kurde, to taka spostrzegawcza jesteś. Dobra, Lara, nie skiwać. Don't pierdol, my girl. Dobra, i tutaj muszę się tak opuścić i to znowu połączyć, tak jak to było wcześniej. W ogóle muzyka się zmieniła. Ej, ja mam iść tutaj? Wow. Niepaląca się linka. Niemożliwe. What? Muszę wejść wyżej. Kurde, one
zabiję. Lara. Czekajcie. Czekajcie, może jeszcze troszeczkę. Muszę wejść wyżej. Boże, Lara, ty w tych dodatkach jesteś po prostu jakiś master. Naprawdę. Lepszy niż w normalnej grze. Nawet Laura to zauważyła, że ja się nie wyzywam. Bynajmniej w tym pierwszym dodatku się jej nie wyzywam. Mamy to! Co teraz dostaniemy? Tą umiejętność? By the way, to jest przedostatni dodatek. Już skończyłem praktycznie. Wulkan. Stwórz naboje zapalające do strzelby, które podpalają wrogów przy trafieniu się im prawdziwe spustoszenie. Wow. Te zapalające... To ja mogłem sobie zrobić chyba w tym... Tak, ja miałem to jako normalną amunicję w Tomb Raiderze 2013. Jezu, wróciłbym sobie do tej gry z wielką chęcią. Zrobiłbym taki remake serii, że tak powiem, nie? Lepszą grafiką bym sobie zagrał, lepszymi FPS-ami. Tamto bym sobie raczej zostawił tamtą serię starą, z tego względu, że to ma dużo wyświetleń. I może stanowić bardzo fajny poradnik, bo ja tam chyba plażę wraków zostawiłem kompletnie na 0%. Brawo. Zostawiłem tam plażę wraków, w ogóle wszystko. Ja nic tam nie tykałem. I później zrobiłem z tego oddzielne ten, i że plażę wraków 100%, to. Aha! Fajnie, że od nowa. Zajebiście po prostu. Ej, by the way, to tam... Bo ja... Dobra, nie wiesz, to jest ważne. Ej no, co jest? Wiecie co? Chyba nie o to chodzi. Nie o to tu chodzi. Chyba. Tak. Nie o to to chodziło. Boże. Straciłem tylko życia. Znaczy życia, Boże. Czas. O, czas straciłem tylko. To musi być miejsce na tego kraba. O kurwa. Bracio! Cholera. No, żebyście się nie zesrali. Jeden. Znowu.
się ich. O ty kurwo. W ogóle nie zapisały mi się ten. To od shotguna. Chcę sobie je zrobić. Czekajcie, chłopaki, zaraz dostaniecie ten pierdol, który tak bardzo pragniecie. O, może nawet spróbuję? Rzucę ty kurwa jebany psie. Rzuć ci kosteczkę. No. O. To się samo wrzuciło kurwa. Kurwa. Czysta małpa normalnie. Ja takiej nie udaję. Otrzmato. No kurwa, musi mną cząchać. Ej, i od nowa. Ja tu jestem od nowa, no 100%. Tak, fajnie, zajebiście. Zajebiście. Nie wiem w ogóle z jakiej racji spadłem. No ale cóż. Srajta się. No ja pierdolę! Rzucaj się szczurz, kurwa. A ty łap, kurwa, ode mnie. Śmieciarz. Nie mówcie, że nie trafiłem. No fajnie, ja chciałem się ruszyć, ale ty nie! Ty nie, bo po co? Musiałeś się kurwa, nie wiem. No i o co tu chodzi? Naprawdę ja tego nie rozumiem. To jest 5 IQ. Nie mniej, nie więcej. Nie będę się z wami w tańcu kurwa pierdolić. O ty śmieciaro. Czyli pojęcie ruszyć nie chodziło o to, żeby się przemieścić po prostu tam do nich. Nie, nie o to chodziło.
Ale gdzie ty idziesz? Gdzie ty kurwa idziesz, typie? Tak, to trzeba bełty. Idiotko. Podnieś krawa. Już teraz ci pasuje? Tak, chyba jej pasuje. Niemożliwe. Laura, zaklasz jej, kurwa. Bo się tak bardzo na nią nie wkurwiałem dawno. To musiała dzisiaj coś odwalić. Abi, jestem w świątyni Zipakny. Trójca na mnie czekała. Ukradli kraba, żeby zostawić na mnie zasadzkę. Mój Boże, nic ci nie jest? Wszystko gra, a krab wrócił na swoje miejsce. To prawdziwa ulga. Dziękuję. No i fakt jest się remał, powiedz, kurwa, Johna, bo że nie wraca. Mamy czasu. Przez tą zjebkę, że tak powiem, czyli Larę zjebkę, to wyjdzie kurwa pół godziny, naprawdę. Deepa w Home ma być ponoć dłuższe od poprzednich, więc no. Czy tak rzeczywiście będzie, wątpię, ale no, nadzieję umiera ostatnie, tak? O kurwa! Seksmasterka wygrała, nice. Wow, i Ola mi nie napisała, pomimo tego, że... A, dobra, napisała jednak. Tego nie dostałem powiadomienia, super. Fajny Facebook. Aka Messenger, pojawia. Windows still does. Abi mówiła, że to wszystko to była pułapka? Tak. Kiedy odkładałam kraba na miejsce, trójca już tam na mnie czekała. W zasadzie można to uznać za komplement. Byli pewni, że go przyniesiesz. Tak bardzo ci dziękuję, Laro. Kiedy krab wrócił na miejsce, popiół zniknął, a wstrząsy ustały. Nie jestem pewna, czy to moja zasługa. Dobrze jest pilnować, by bogowie byli zadowoleni. Trzeba się z tego cieszyć. Wiecie pewnie dlaczego cięcie z dupy. Szepczący bicz, zaraza. Grałem tym. Teraz w sumie. Gadzia skóra, lewiatan. Boże, to jest to dziecko. Powiem wam, co się wydarzyło. Którego został padak i wciągnęło go pod ziemię. Lara. Tutaj. Nie, to jest droga do domu, a ja nie chcę do domu. Ja nie chcę się rozstawać z tą serią, no. Wiem, że jeszcze mam do tego, do ogarnięcia Tomb Raider Legend, Anniversary i Underworlda, ale nie, ja nie chcę się rozstawać z tym Tomb Raiderem, no naprawdę. Tęskno mi będzie. Pokażę wam tutaj te skórki. Tą skórkę, co dostałem teraz. Okej, skóra lewiatan. Wygląda prawie tak samo. No i co? Zakładamy sobie północnego strażnika już na ostatni dodatek, żeby jakbym zapomniał czy coś. Oczywiście co? Ulepszeń dalej nie ma, bo nie ma skóry jaguara. Dobra, i tutaj sobie ogarniemy skupienie. Ale nie uda mi się wszystkich umiejętności zebrać. Nie ma chuja. Matka opiekunka.
Dobra, tak więc słuchajcie, to był ostatni właśnie odcinek z dodatku DLC do gry Shadow of the Tomb Raider. Dodatek nazywa się oczywiście The Grand Cayman, po polsku Wielki Cayman. Tak więc widzimy się w następnym dodatku, który będzie już ostatnim dodatkiem do gry Shadow of the Tomb Raider.